Witam Was serdecznie w programie Idź Pod Prąd Odpowiada. Dziś mamy piątek, 26 dzień października. Ze mną mecenas Andrzej Turczyn. Witamy Cię. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór, albo to się mówi tak, dzień dobry, dobry wieczór, nie wiadomo kiedy to pójdzie. Michał Fałek z tej strony w studiu. Przypominam, hashtag na dziś. Poland supports Taiwan. Ci, którzy działają na Twitterze, do roboty. Działamy, działamy. I przechodzimy do waszych pytań. Chris Wien. Jestem od wczoraj w Holandii i co się dowiedziałem? Holendrzy masowo przestali chodzić do kościoła katolickiego, więc ten kościół likwidują. Słusznie. Słusznie. Słusznie, nie chodźcie tam, bo to jest naprawdę bez sensu. Można też to powiedzieć, że chodzenie do kościoła katolickiego to jest jak pocałunek krokodyla. Mało przyjemne, a niebezpieczne. Okej. Okay. Teraz właśnie do Tajwanu przechodzimy. Jakub Śpiewak. Teraz Tajwan powinien dogadać się z Trumpem, żeby jasno powiedział, że jakakolwiek odpowiedź komunistycznych Chin na działania Tajwanu spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Ja mam nieco inne zdanie na ten temat, bo to właśnie na tym polega pewien problem, albo myślę, że właśnie nie trzeba używać takiego stanowczego języka, tylko trzeba używać takiego właśnie języka spokojnego. Natomiast trzeba używać stanowczych faktów i uważam, że Ameryka powinna gdzieś tam przy jakiejś błahej okazji w Chinach, przepraszam, na Tajwanie, czyli w Republice Chińskiej, wybudować sobie jakąś bazę wojskową, jakieś warsztaty remontowe zrobić dla samolotów F-16, które są na wyposażeniu wojsk Republiki Chińskiej. Właśnie takimi miękkimi, delikatnymi ruchami Stany Zjednoczone powinny zainstalować na Tajwanie swoje wojsko, zupełnie delikatnie, dokładnie tak samo jak Chińczycy próbują w Palestynie to zrobić. Przy pomocy traktatu handlowego będą tam pakowali chińskie wojsko i Trump powinien, nie wiem, jakieś niebezpieczne, jakieś zastrzeżone technologie sprzedawać Republice Chińskiej i dla ochrony tego powinien tam wysłać jakąś formację Marinesów. No właśnie przy pomocy takich drobnych ruchów powinna być zainstalowana amerykańska armia na Tajwanie. Trump idzie w tym tak kierunku. Jak Chinole, tak jak Chińczycy komuniści sobie na wyspach na Morzu Południowochińskim budują lotniska, a później terroryzują wszystkich, którzy tam tędy przepływają, tak samo powinna robić Ameryka. Tak, Donald Trump idzie powoli w tym kierunku. Mówiliśmy o tym w informacjach. Już zostało zatwierdzone przez Kongres ten kontrakt na $330 milionów na dostawę części zamiennych do samolotów amerykańskich, które są na wyposażeniu armii tajwańskiej, czyli Republiki Chińskiej, Niezależnej Republiki Chińskiej. Są to głównie części do F-16, do samolotów transportowych. Oczywiście Chiny zareagowały wielkim oburzeniem, ale Amerykanie robią to, co trzeba. Idą w tym kierunku, o którym mówił Andrzej Turczyn. Ja tylko też przypomnę, że rzeczywiście Trump ma taką właśnie metodę działania. Pamiętacie, jak była sesja Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenia Ogólnego, gdzie on w tym samym czasie uruchamiał potężne sankcje na Chiny, od których tam Chińczycy rzeczywiście płaczą, można powiedzieć, gospodarka chińska kuca, a on w tym czasie mówił o moim przyjacielu Xi Jinpingu i go tam delikatnie chwalił jednocześnie, wyprowadzając. Tak jest, także tak właśnie trzeba robić. Jakub Śpiewak, kolejne pytanie. Mnie tylko zastanawia, co w razie konfliktu zrobi Polska, bo rządzi nami Mao i Dudasz, a oni jasno opowiadają się za Chińczykami. No moim zdaniem tutaj jakby sprawa nie ma żadnej wątpliwości, jeśli chodzi o tą sprawę. Polska oczywiście będzie stała po stronie czerwonego sztandaru. Już to zapowiedział pan Kacyk, pan Szczerski z kancelarii pana prezydenta Dudy, że Polska jest w tej sprawie obojętna. A obojętna to tak naprawdę stojąca po stronie komunistycznej. Z całą pewnością Polska nie opowie się po stronie amerykańskiej. Ci mdli i pozbawieni kręgosłupa ludzie nie są w stanie tego zrobić.
Teraz pytanie odnośnie od Pawła Zawadzkiego. Czy jest stanowisko administracji amerykańskiej w sprawie wyborów w Brazylii? Nie spotkałem się z żadnym stanowiskiem administracji Trumpa w sprawie wyborów w Brazylii, ale domyślam się, że Trump ma tego samego ducha, którego ma pan Bolsonaro i domyślam się, jakie jest jego stanowisko. Administracja polska również nie wyraziła stanowiska, ale raczej ma ducha przeciwnego. Ale ducha ma, bo polska administracja ma ducha, już nie ma takiego ducha, jakiego ma pan Bolsonaro i pan prezydent Trump. Teraz jeszcze jest odnośnie spraw obyczajowych, o których mówiliśmy o 13:00, komentarz Emila Zabrzeńskiego. W Gliwicach udało nam się doprowadzić do odwołania tęczowego piątku w szkole. Brawo! No, oczywiście bardzo dobra wiadomość. Proponowałbym tylko kontynuować ten wątek, poszukać dalej, kto za tym stał, czyli kto stał, czy to przypadkiem nie była pisowska administracja, ta taka rządowa nie dała do tego przyzwolenia. I trzeba by tą informację rozpowszechnić, żeby do Polaków dotarło, że PiS ma, a może ma, no w sumie to nie wiem, że być może PiS ma kolory tęczowe. Ładne. Tęcza ładna rzecz. Przechodzimy teraz do pytań i komentarzy związanych ze sprawą energii. To jest, jak widać, sprawa, która mocno was nurtuje i dotyka niestety. Lublin. Podwyżki cen energii to celowa i zaplanowana polityka dotowania niemieckiego przemysłu. Rząd PiS w ten sposób przesuwa potencjalne zyski polskich przedsiębiorstw do firm niemieckich za pomocą cen prądu. Ja już tutaj się może na tych szczegółach nie znam. Ogólnie mam takie zdanie, że rząd PiS tworzy z Polski jedynie fragment większej całości w postaci Unii Europejskiej i rzeczywiście rządowi PiS nie bardzo zależy na tym, żeby wysokochłonne energetycznie branże polskiego przemysłu w Polsce się rozwijały. W ogóle może źle powiedziałem, może już takich branż nie ma. Nie ma. Już zaorany. Kolejny komentarz od Męczy Duszy. Program Prąd Plus jest żywcem zerżnięty z Ukrainy, bo tam ponoć też drogi prąd i wysokie podatki, ale władza daje ulgi i rekompensaty. Socjalizm. Emerytka straciła dotację, bo wnuczka pracuje w Polsce, więc musi mieć kasę. No to jej zabrali ulgi i teraz nie starcza jej nawet na rachunki. To powinna być przestroga, że taka polityka jest po to, by niewolić. Bo jak władza daje, to może i zabrać oczywiście. Na tym polega socjalizm, na tym polega każdy program z plusem. To nie jest żadne dawanie komuś czegokolwiek pozytywnego, tylko to jest rabowanie jednych, dawanie drugich pod warunkami, z zastrzeżeniami, z prawem do kontroli. Na tym polega socjalizm. To się nazywa socjalizm. W normalnych krajach nie ma żadnych programów z plusem, tylko są ulgi podatkowe i na tym powinna polegać tak zwana pomoc państwa obywatelom na niezabieraniu im zarobionych pieniędzy w podatkach. Przypomnijmy, że żeby bilans się zgadzał, to jeśli ktoś ma plus, to ktoś inny musi mieć oczywiście minus. Tak to jest w matematyce. Paweł Zawadzki, co ruch 11 listopada zamierzałby zrobić w temacie obniżenia cen energii? Oczywiście, obniżyć podatki. To, co przed chwilą Andrzej powiedział. Jedyna, najprostsza metoda. Zwolnić niepotrzebnych urzędników, obniżyć podatki, skreślić idiotyczne przepisy. Wszystko się będzie pięknie regulowało samo. Przedostatnie pytanie. Henryk Kniter. Co z kolumnami wiatrowymi inżyniera Pikorza? Dlaczego nie rozpowszechnia się dobrej myśli polskiego wynalazcy? Szczerze to nie wiem. Spojrzałem tylko, co to są te kolumny wiatrowe. Ja jestem ogólnie za tym, jak najbardziej, żeby tego rodzaju kolumny wiatrowe powstawały. Moje doświadczenie z siłowniami wiatrowymi jest takie, że są to gigantyczne problemy inwestycyjne związane z budową tego rodzaju infrastruktury. Do tego są potrzebne naprawdę niewyobrażalne pieniądze,
I myślę, że to jest główny problem tego, że nie jest to budowane w Polsce. Przecież w Polsce mamy dotychczas taką chorą sytuację, że jakbym sobie chciał wybudować kolumnę wiatrową na potrzeby własnego zużycia energii, to muszę to chyba najpierw sprzedać do energii, a później od nich kupić. Albo jakieś są tego rodzaju regulacje. No to jest właśnie to. W Polsce są naprawdę obłąkańcze przepisy. W Polsce się tworzy miliony regulacji, w tym się nikt nie jest w stanie połapać. Jak się zaczyna proces inwestycyjny w zakresie siłowni wiatrowych, to trwa po prostu lata. No, to trzeba mieć niezwykłe zaplecze finansowe. W związku z tym, że Polacy są ogólnie narodem biedaków, no, takie coś ginie. Niestety. Rafał Bąk, ruch 11 listopada powinien dołączyć obok postulatu Polexitu postulat o wykorzystywaniu polskiego węgla o niemal połowę taniej i wycofanie się z programów niby ekologicznych. Powinien polski rząd tego zrobić, ale polski rząd jest socjalistyczny, lewicowy i nigdy tego nie zrobi. Ja już nawet z ust pana Kaczyńskiego słyszałem o tym jego czystym niebie, powietrzu, nie wiem czym tam jeszcze, o zrównoważonym rozwoju. Oszalał facet pod wpływem towarzysza premiera. Albo może i odmienna jest zależność, nie potrafię powiedzieć. I są siebie warci, to kumple. Okej. Flippy flap. Dobra. Ostatni komentarz. Jadwiga Chmiel. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Bez Kowalskiego wasze informacje są o wiele ciekawsze, bogatsze. Jesteście inteligentni, miło was słuchać i chcę się włączyć w waszą działalność. Dziękujemy za te miłe słowa i prosimy, włączajmy się w tę działalność. Tak, bez was nic nie zrobimy. To jest jakby fundament naszej działalności, zresztą fundament wszelkiej działalności, którą można by nazwać republikańską, że tam nie kacykowie mają znaczenie, tylko ci tacy zwykli ludzie, którzy chcą w jakikolwiek sposób działać, robić, zmieniać i my to będziemy cały czas powtarzać. Właśnie bez was niczego nie zrobimy. Tak jest, także dziękujemy wam za wasze wsparcie, nie tylko finansowe, bo ono jest ważne, ale również właśnie za takie wsparcie moralne, mentalne, duchowe, to nam daje takie komentarze i taki feedback daje nam rzeczywiście siły, żeby każdego dnia przygotowywać się, pracować, robić memy, działać w internecie, ale nie tylko w realu. Mamy nadzieję, że będzie tego więcej i że będziemy odnosić wspólnie, razem z wami, coraz większe sukcesy na tym polu. To był ostatni komentarz. Andrzeju, mecenas Andrzej Turczy, dziękujemy ci, Andrzeju, za dzisiejsze programy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ja również dziękuję wam, nasi drodzy widzowie, za oglądanie dzisiejszych programów. Widzimy się wkrótce. Słuchajcie i oglądajcie nas dalej. Do zobaczenia. Wielkie księdze narodu i pielgrzymstwa polskiego, nowe karty dziś pisze historia. Pisze sercem, miłością, dobrą myślą i wiedzą, mądrą pracą i wiarą niezłomną. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma i obowiązek. Ale samimi brawami się nie wywiniesie, trzeba się nauczyć. Uwaga, specjalna próba, ale łatwo wpada w głowę, proszę państwa. Wydężamy wszelkie moce umysłowe, co tam komu zostało, po gimnazjum. I uczymy się, uwaga. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma i obowiązek. Kiedy to?
los nam nie sprzyjał, obce armie gnębiły i złe moce się na nas sprzysięgły. Z syberyjskiej otchłani, z nadpowstańczej mogiły głos dobiegał donośny i gniewny. Niech żyje Polska niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska nasza duma i obowiązek. Wielkie wojny światowe uwieńczone zwycięstwem, pokonany komunizm z faszyzmem. Szły brygady pokoleń, silne duchem i męstwem, miłujące nad wszystko ojczyznę. Niech żyje Polska niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska solidarna, nieustraszona. Narodu, bohaterskiej Warszawie, gdzie składają się chwała i przyszłość. Nadszedł czas, by potężny łuk triumfu postawić po 100 latach od cudu nad Wisłą. I z entuzjazmem niech żyje Polska niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska nasza duma i obowiązek. Współpracę. Pięknie śpiewacie.